Witam serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj pokażę Państwu, jak złożyć mikroskop cyfrowy INSCOM 315. Być może ktoś z Państwa zakupił ten oto wynalazek i zastanawia się, jak to zrobić. Montaż jest bardzo prosty. Jak możemy zauważyć, tutaj mamy element korpusu. Tutaj mamy oczywiście ekran LCD, na którym będziemy oglądać przeróżne obiekty. Mamy dołączone dwa obiektywy. Jeden daje mniejsze powiększenie, drugi daje większe. Oraz oczywiście tego typu kabelki i za chwilkę powiem, do czego to wszystko będzie tutaj służyć. Na samym początku bierzemy ten korpus w łapki i jak możemy zauważyć, tutaj mamy takie dwa pokrętła. Po prostu odkręcamy obydwa. Nie musimy ich całkowicie odkręcić, tak żeby po prostu te bolce były równo z dziurkami, odkładamy i bierzemy sam ekran LCD, czyli można powiedzieć takie nasze serce. Tutaj jest notabene obiektyw, nie wiem czy też widzicie, taki wbudowany i to tutaj jest obracane, jak możecie zauważyć. Także tą nóżkę dajemy na sam dół w stosunku do klawisze, jak możemy zauważyć. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu włożyć w ten okręg, ten tubus. Ok. I teraz te, co wcześniej pokazywałem, zakrętki poprzykręcać z powrotem. Tak, żeby to było utwardzone, że tak powiem. Żeby ten monitor nam nie latał. I w tym momencie teraz mamy, można powiedzieć, 3/4 mikroskopu złożone. Mamy wszystko dobrze poprzekręcane, jak możemy zauważyć. I monitorek oczywiście możemy sobie tutaj przechylać w dowolnym kącie. Nie ma tutaj żadnego problemu, on nam nie odleci. Dobrze, przechodząc dalej. Tutaj mamy wejście, które będzie nam służyć do zasilania tego oto monitora. Także bierzemy kabelek w łapki i wsadzamy dokładnie tutaj. Tutaj obok wsadzamy kartę pamięci. No karta musi być, żebyśmy mogli tutaj zrzucać to, co nagramy. Także, także wpinamy tutaj teraz ten magiczny kabel. OK. No i na razie to zostawiamy. Teraz mamy tutaj drugi kabel. I drugi kabel jest odpowiedzialny za to, żeby ten mikroskop otrzymywał źródło energii, byśmy mogli włączyć dolne podświetlenie. Także w tym celu odwracamy mikroskop i tutaj spójrzmy, mamy takie wejście. Także bierzemy kabelek w łapki i tutaj go wpinamy. I na razie to sobie zostawimy. Teraz wkręcimy sobie któryś z obiektywów. Obiektyw oznaczony cyferką 1 oznacza po prostu mniejsze przybliżenie, natomiast obiektyw oznaczony cyferką 2 oznacza większe przybliżenie, czyli do po prostu mniejszych jakichś tam obiektów. No i teraz bierzemy dany obiektyw i tutaj mamy takie dwa szpikulce, zauważmy, i musimy to odpowiednio wkręcić tutaj w ten tubus. Także po prostu bierzemy to w łapki i dopasowujemy i spójrzmy, voilà, teraz obiektyw jest przymocowany. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu już ten mikroskop po prostu podpiąć pod źródło prądu. Tak? Tutaj dodatkowo mamy jeszcze pokrętła, jak możecie zauważyć. I tutaj tym stoliczkiem możemy sobie operować góra-dół, góra-dół. Też nie ma tutaj żadnych problemów. Co do obsługi, to oczywiście trzeba przez chwilkę poświęcić temu czas. W osobnym materiale ogólnie omawiałem ten mikroskop. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, to serdecznie zapraszam tutaj w prawym górnym rogu. Tam uczyliśmy się razem obsługi tego panelu. Nic trudnego. Na początku wydaje się to być naprawdę złożone. Natomiast uwierzcie mi, jest to banalnie proste. No dobrze, bierzemy się teraz tutaj za podłączanie tego wynalazku. W tym celu posłużymy się, tutaj akurat miałem pod ręką taką małą listwę, jeśli ktoś jest zainteresowany, tutaj była omawiana i ja wam wtedy źle powiedziałem. Ten tylny kabel
po podłączeniu służy do regulacji oświetlenia dolnego. Natomiast ten kabel, który odchodzi tutaj z tego panelu LCD, służy do regulacji podświetlenia górnego. Oczywiście zaraz sobie na to spojrzymy. Może na sam początek włączmy sobie, czyli od góry, te podświetlenie. Załączmy tutaj ekran LCD. I teraz tak. Tutaj mamy na dole takie pokrętło, jak możemy zauważyć, i ono służy za podświetlenie górne. Sprawdźmy, co się stanie, jak zacznę nim obkręcać. Jak możemy zauważyć, diody zaczęły się tutaj świecić. Możemy to sobie płynnie wyregulować. Właśnie za pomocą tamtego pokrętła, jak możemy zauważyć, światło tutaj pada. Natomiast teraz podłączymy sobie drugi z kabli, czyli tą odnogę od, że tak powiem, dupy strony. Wsadźmy sobie tutaj pod USB i zapaliło nam się tutaj dolne podświetlenie w tym momencie. I też oczywiście możemy tutaj to wszystko wyregulować. Stopień tego natężenia światła. I nie ma żadnych problemów. Tutaj oczywiście tym regulujemy ostrość. No wystarczy teraz po prostu dosłownie wziąć jakiś preparat, czy nawet jakiś obiekt i zacząć bezpośrednio oglądać na tym wynalazku. Tutaj jeszcze zapomniałem dodać, jest taki przełącznik. Nie wiem, czy dobrze widzicie. I on służy za takie jeszcze dodatkowe cyfrowe powiększenie. Jak możemy zauważyć, mamy jeden raz, mamy półtorej raza, mamy trzy razy. Teraz do dołu robię tym przełącznikiem i jak możemy zauważyć, zmalało teraz to powiększenie. No i w zasadzie to jest cała tutaj filozofia. Tutaj jeszcze ważna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. Ten tubus, który widzimy po środku, jest obkręcany. I to właśnie on głównie służy za ostrość naszego obiektu, który będziemy oglądać. Bo te dwa kołowrotki, że tak powiem, służą po prostu do regulacji tego stolika. Także jednocześnie, powiedzmy, teraz podwyższymy i ta ostrość może się zgubić, dlatego teraz tutaj operujemy tym tubusem, przekręcając go w lewo albo w prawo i regulujemy odpowiednią ostrość. No i to jest, tak jak mówię, cała filozofia. Mamy tutaj ten mikroskop cyfrowy złożony i możemy przystąpić do przeróżnych obserwacji. I to by było na tyle z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam i polecam jak najbardziej ten wynalazek. Cześć!